Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu magazynu Abonenta. Dziś magazyn Abonenta, dziś już chyba, już może na stałe, troszeczkę odświeżonej formie. Nowy współprowadzący Michał Kranz. Dzień dobry. Witam Cię, Michale, w magazynie Abonenta. Witamy Państwa, Asia Winiarska. I Michał Kranz. Pierwszymi gośćmi magazynu Abonenta są trenerzy pilskiego PTPS Ekstraklasy, Łukasz Przybylak i Irina Archangielskaja. Witam Was bardzo serdecznie. Witamy. Witam. Wasza obecność u nas w programie jest nie bez kozery. Przybyliście tutaj, żeby zaprezentować możliwość uczestnictwa w konkursie związanym z dopingowaniem naszego pilskiego zespołu. Co można wygrać w takim razie, bo to pewnie zainteresuje niejednego. Nagrody są całkiem fajne. Firma Nice sponsoruje nagrodę dla klasy, która wykaże się najlepszym dopingiem. Nagrodą jest wycieczka dwudniowa dla klasy oraz taki jako bonifikata dla opiekuna tej klasy dwudniowy pobyt spa, więc jest o co walczyć. Fantastycznie. Bierzemy swoją klasę i idziemy dopingować. Zapraszamy. Chyba już nie możemy, już nas regulamin wykluczył. Tak, tylko mamy nadzieję o tym, że wycieczka nie przetmi naszego meczu. Myślę, że kibice, prawdziwi kibice to tacy, którzy są z drużyną na dobre i na złe. I w tych lepszych i gorszych dniach. Drużyna wygrywa, drużyna przegrywa, a prawdziwy kibic jest z nią na dobre i na złe, tak jak zostało tutaj to powiedziane. My zaczynamy nowy okres, jakim są rozgrywki play-offu. Drużyna z Rzeszowa gościła już u nas dwukrotnie. Chcemy wziąć i zmienić historię, chcemy wygrać, a taki doping może nas powieść do tego. To dokładnie może przybyć, bo tak, żeby też widzowie wiedzieli. Kto może brać udział w takim konkursie? Jeżeli chodzi o uczestników, to są to klasy, muszą być to klasy zorganizowane. Musi zostać przesłane zgłoszenie od opiekuna grupy na pilski adres mailowy lub pocztowy. A gdzie to zgłoszenie można znaleźć? Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie pilskiego zespołu PTPS Piłak. Więc można tam to zgłoszenie pobrać. Zgłoszona drużyna, zgłoszona klasa ma już prawo jak gdyby do uczestnictwa. Muszą być to uczniowie z klas podstawowych lub gimnazjów, ponieważ to tak jak gdyby wiekowo daje największy handicap dla nich. I tutaj zdecydowanie każdy, kto się zgłosi, dostaje koszulkę pamiątkową. Każdy z uczestników, który idzie jako klasa, może zabrać trójkę swoich najbliższych, ponieważ dostaje również bilet darmowy wstępu. I wystarczy się zgłosić. A profity same przychodzą. No i warto nadmienić, że hasło jest niesamowite, bo PTPS is nice. Jest nice. Nazywa się automatycznie tego angielskiego, faktycznie coraz więcej we polskim języku, natomiast PTPS jest nice. I tutaj jak gdyby takie hasło przyświeca tej akcji promocyjnej. Czyli w szczególności dla Państwa serdecznie zapraszamy, bo to jest ta akcja, która naprawdę, w której warto uczestniczyć. Żeromskiego warto 90. wesprzeć siatkówkę pilską. Tak, zainteresowany jest bardzo też również patronatem tego konkursu jest miasto. Prezydent miasta Piły pełni patronat honorowy nad całym tym wydarzeniem, nad całym konkursem, prawda? Dokładnie, tak. Gościem naszego programu Magazyn Abonenta jest Patrycja Jankowska. Witam serdecznie. Opowie nam o kilku nowych programach oraz o pogodzie, która przeszła niewątpliwe zmiany. No troszeczkę taka zliftingowana jest. Zliftingowana. Ale proszę Państwa, grafika nie ja. Tak, zmieniła się szata graficzna pogody. Zmieniła się również ramówka telewizji Asta. Co nowego w trawie piszczy? Proszę. Przede wszystkim pojawiły się na naszej antenie trzy nowe programy publicystyczne. Prosto z mostu w szerszym kontekście oraz Mówią Media. Wszystkie programy mają premierę o godzinie 19:30, Prosto z mostu jest we wtorek, w szerszym kontekście w czwartek, a Mówią Media, czyli taka nasza loża prasowa, jest w środę o godzinie 19:30. Również Ale właśnie poza taką publicystyką chyba coś jeszcze, zupełnie nowy program. Tak, zupełnie nowy program. Program, w którym mamy nareszcie w naszej ramówce miejsce na muzykę. Program o tytule muzycznym Backstage, prowadzony przez również nową twarz, która pojawiła się w naszej telewizji, czyli przez Jannę Naranowicz, która jest wokalistką zespołu Kulturka. Tak, Kulturka znamy, tak. Znamy, lubimy. Pogoda nagrywana jest w różnych, że tak się wyrażę, anturażach, możliwościach technicznych, technologicznych. Również magazyn Abonenta jest podobnie nagrany. Ja nie wiem, pokusimy się o zaprezentowanie takiego Mary Czarmary? Tak, prognoza pogody jest nagrywana właśnie w tym miejscu. My jesteśmy w zielonym pomieszczeniu.
Ale poza tym to, co muszę dodać, jak mi jest ciężko w prognozie pogody, ponieważ mam lustrzane odbicie, czyli tak, raz ja tą planszę widzę gdzieś tam daleko, tylko malutką, to jeszcze mam całkowicie pomieszaną lewą z prawą. Także nie myliło ci się na początku? Właśnie, jak sobie dajesz sprawę. Bardzo mi się myliło, czasami mi się myli do tej pory, co czasami może widać, może nie widać. Poprosimy pana Kazimierza. Pan Kazimierz da nam zieloną... Tajemnicza ręka pana Kazimierza przyniosła już zielony materiał, tak. Tak, czyli proszę państwa, gdybyśmy mieli coś zielonego, tak, po prostu byśmy zginęli, dlatego... Myślę, że ja wszystko wam już powiedziałam. Ja, no, a mogę też tak spróbować na zielono być? Czy tego można używać w życiu codziennym, na przykład jeżeli mamy jakiś kłopot gdzieś? Tak, to jest taka szmatka niewidka. Szmatka niewidka, tak. Peleryna, tak. Peleryna niewidka. Także pięknie już mnie nie ma. Ja się żegnam i do zobaczenia. Dziękuję. Bardzo dziękuję, do zobaczenia. Michał, na pewno wiesz, ale dopytam się ciebie jeszcze bardziej. Astanet w tej chwili świadczy usługi dla mieszkańców Wałcza i chyba nie tylko Wałcza. Coś ci wiadomo o tej sprawie? Tak, słyszałem już niejedno. Przejęcie, może słowo nie takie, ale generalnie połączenie się z firmą Ant Service spowodowało, że Astanet ma więcej odbiorców, swoich jak najbardziej. Abonentów, tak jest. I to nie tylko z Wałcza. Bo to są abonenci z Wałcza, Kalisz Pomorski, Mirosławiec i Mirosławiec Górny, sporo tych miejscowości. Tak, w tej chwili oferta dotychczasowych klientów Antserwis Wałcz zmieniła się. Witamy serdecznie, jesteśmy w mieszkaniu pani Anny z Wałcza. Do tej pory korzystała pani z usług Antserwis, teraz Astanet. Czy coś się zmieniło? Właściwie nic się nie zmieniło, bo ani cena, ani jakość, a dodatkowo możemy skorzystać z mobilnego internetu oraz domowej wypożyczalni filmów. Czyli oferta została powiększona. Można tylko być zadowolonym. A proszę mi powiedzieć, czy ogląda pani programy regionalne? Oczywiście, że oglądam i mam nadzieję, że będzie więcej informacji o Wałczu i okolicach teraz w telewizji. To na pewno. Asiu? O poranku, sobotni poranek, generalnie wczesna godzina ranna, pojawiają się baloniki w trzciance. Nietypowa pora, nietypowy widok. Nietypowy, zdecydowanie. Dodam, że baloniki, które same unoszą się, czyli są najprawdopodobniej napełnione helem, przyczepione między innymi do samochodów. Od razu zadam pytanie, czy któryś z samochodów poleciał gdzieś dalej, czy wszystkie zostały? Były próby. Niektóre próbowały odlecieć, te lżejsze, mniejsze. Byłam na tej akcji, przeprowadzałam tak tą akcję. To była akcja związana z promocją projektu unijnego, który właśnie przeprowadzamy w Trzciance. 2.8, tak? Tak jest, dokładnie. My w skrócie komunikujemy to jako projekt 2.8. Reakcja, powiem, mieszkańców Trzcianki była całkiem niesamowita, bo otwierano okna, odbierano od nas te baloniki. Taki było widać uśmiech i radość. Tak? Bardzo, bardzo spontanicznie. Ile osób zmieniło swój głos po zażyciu helu? To tak z ciekawości spytam. Troszeczkę tego użyliśmy. Żeby zobaczyć, czy naprawdę... zakomunikam! Żeby zobaczyć, czy naprawdę działa. Gdzie to był hel? Pozytywny poranek w Trzciance. W sobotę postanowiliśmy obdarować mieszkańców 27 stycznia i Grunwaldzkiej. No, myślę, że trochę odrobiną pozytywnej energii w postaci baloników z helem i informacji o tym, że tu właśnie realizowany jest projekt 2.8, w skrócie zwany, ale w ten sposób komunikujemy go za pośrednictwem naszych przedstawicieli handlowych. Tak też, no, mam nadzieję, że ten pozytywny poranek sprawi, że drzwi mieszkańców Trzcianki otworzą się przed naszym pracownikiem. A ile miejscowości w takim razie? Bo wspomniałeś o tym, że to jest projekt 2.8, tak to jest rzecz taka PR-owa de facto. A ile miejscowości zostało? W projekcie uczestniczy 108 miejscowości. One znajdują się na terenie powiatów Złotowskiego, Pińskiego i Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Tam, gdzie nasza akcja się rozpoczęła, bo akurat w Trzciance rozpoczęliśmy taki pogodny, eteryczny, powiedzmy, poranek. Tam, gdzie nasza akcja się zaczęła, to jest jedna z miejscowości, która jest objęta właśnie tym projektem. I na pewno nie ostatnia, bo chcemy zrobić jeszcze wiele, wiele takich akcji, ale akurat dokładnie w Trzciance
Biedronce na ulicy 27 stycznia i Grunwaldzkiej 1, o ile dobrze wiem. Tam, nie na drugi dzień, bo w poniedziałek już wybrali się nasi przedstawiciele handlowi, pracownicy Astanet, żeby zaproponować właśnie ofertę związaną właśnie z realizacją tego projektu 2.8. Czyli projekt 2.8, 108 miejscowości. 3 powiaty, jeżeli mamy liczbami. Dokładnie, czyli generalnie jeszcze dołączenie się do nowych możliwości technologicznych Astanet, tak, i dookoła, tak, czyli 80 dni dookoła świata generalnie. W telewizji, w internecie. Tak jest, tak jest. Dodam też, że, bo tak mówimy, projekt, że tam właśnie w tej miejscowości, w tych wszystkich miejscowościach objętych projektem jest budowany światłowód. I to właśnie był ostatni moment na, powiedzmy, zarezerwowanie, na znalezienie się na liście osób, które, do których ten światłowód będzie doprowadzony. Dodam też, że to łącze światłowodowe jest kompletnie, całkowicie bezpłatne. No to, szanowni państwo, w 108 miejscowościach to wręcz warto skorzystać z takiej, tak jest, z takiej opcji. Poranek na Helu bywa dosyć ciekawy. To już wszystko w tym wydaniu magazynu Abonenta. Dziękujemy bardzo za uwagę. Żegna się z państwem Joanna Winiarska. I Michał Kranc, który pierwszy raz wystąpił w tym magazynie. Za to serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że się państwu podobał. Świeżak. Dziękujemy.